kochani, ponownie się spotykamy w tak nietypowym, unikalnym dniu. Dzisiaj jest 11 listopada 2021 roku, godzina 11:11. Ja zbyt wielkiej wagi do numerologii nie przywiązuję, ale jeśli taka synchronia akurat zaszła, to dlaczego nie? Dlaczego nie skorzystać z tego momentu? Jest to święto, gdzie kilkadziesiąt milionów Polaków obchodzi akurat ten moment jako stan pewnej zadumy i refleksji pewnego czasu, gdzie po utracie niepodległości została ona odzyskana. My też w skali globalnej jesteśmy teraz w pewnym doświadczeniu, można powiedzieć, że walki o odzyskanie wolności, radości z życia i wszelkich zasobów, które nam się należą, a gdzieś było nam to zabierane. Ta walka nie odbywa się na żadnych frontach, tak? I tutaj jest to bardziej walka związana z... Jest to pewna taka wojna informacyjna, gdzie jesteśmy bombardowani dużą ilością pewnych informacji w przestrzeni informacyjnej poprzez telewizję, poprzez radio, poprzez internet czy poprzez gazety. A naszym zadaniem jest po prostu nie walczyć z tymi informacjami, tylko przepuszczać je przez siebie, uświadamiając sobie, że jest to tylko pewna iluzja. Naszym zadaniem jest tutaj zakotwiczyć stan światła, czyli akceptacji, uszanowania, wdzięczności, bezwarunkowej miłości do wszelkich istot, które reprezentują różnorakie zjawiska tutaj, takie, które dotychczas były dla nas nie do pokochania, nie do zaakceptowania, nie do uszanowania, tak? A teraz jest czas, aby po prostu pokochać to, co pokochane dotychczas nie było, czyli światłem potraktować to, co światłem nie jest. I w tym szczególnym dniu może weźmy taki, przyjmijmy taką wygodną pozycję, siądźmy sobie wygodnie, rozluźnijmy się, nie myślmy o niczym, wyłączmy te wszystkie telefony, urządzenia, aby żadne niepotrzebne informacje ze świata zewnętrznego do nas nie docierały. Im więcej tam będzie szło z tego świata zewnętrznego do nas, tym my równoważmy tą ilość informacji stanami wewnętrznymi. Wchodźmy często do wewnątrz, zdejmując wagę z tego wszystkiego, co na zewnątrz się dzieje. Tamten świat, który widzą nasze oczy, ten świat, my go sami kreujemy i to jest jak odbicie w lustrze, do którego nie mamy za bardzo przywiązywać wagi, jeśli chcemy, żeby jakość naszego życia się zmieniła na lepsze. My tylko ustosunkujmy się do tego, co widzą nasze oczy i słyszą nasze uszy, z akceptacją, uszanowaniem, wdzięcznością i bezwarunkową miłością. Te zjawiska odgrywają w formie pewnych ról pewni ludzie, nasi znajomi, nasi krewni, nasi przyjaciele. Może właśnie nasza najbliższa rodzina jest tymi aktorami, tymi największymi dla nas nauczycielami. Przynoszą do naszego życia te zjawiska takie, które dotychczas były zjawiskami trudnymi, z którymi sobie dotychczas nie poradziliśmy. Te zjawiska, takie jak alkoholizm, jak narkomania, jak bluźnierstwa, jak oszustwa, jak różnego rodzaju wynaturzenia, perwersje, kradzieże, czy co tam jeszcze można by było sobie w umyśle wymyśleć, to te osoby odgrywały swoje role w stosunku do nas najlepiej, jak potrafiły. Dlaczego odgrywały te role? Odgrywały je dlatego, że było w naszym hologramie, w naszej przestrzeni jeszcze coś niepokochane. I to wszystko, co jest do dnia dzisiejszego jeszcze niepokochane i nieuszanowane, to wszystko należy taką miłością, takim szacunkiem, takim uznaniem uszanować. Coś, co jest raz uznane, ukochane, nie wróci już do doświadczenia, gdzie będziemy z tego powodu cierpieć. Więc łączymy się w tej chwili z naszą Matką Ziemią, naszymi stopami, zapuszczamy korzenie do Matki Ziemi. Łączymy się i wyciągamy ręce do naszej wyższej istoty duchowej, którą nazywamy Ojcem, Bogiem Ojcem. I Matka i Ojciec, jednym z nimi jesteśmy, oni są nami.
z Was samych. Wy na tym najwyższym poziomie jesteście wszystkim, i ojcem, i matką, i dzieckiem. Tutaj w tym ziemskim przejawieniu, ubrani w te ciała, w tym dualnym świecie, jesteśmy dziećmi i mamy uznać naszych rodziców. Uznajmy więc Matkę Ziemię i z szacunkiem skłońmy się do niej i pocałujmy ją. Wyciągnijmy dłonie do naszej wyższej istoty duchowej, do Ojca w niebie, i poczujmy tą dłoń, która wychodzi z tamtej strony, z tej od naszego Ojca. Chwyćmy tą dłoń. Chwyćmy też dłoń, którą wyciąga do nas Matka Ziemia. Ona zawsze była i Ojciec ze swoimi dłońmi też zawsze był i czekał, aby móc Tobie służyć, aby móc Ciebie wspierać, aby móc się Tobą opiekować, żeby móc Ciebie karmić, żeby móc Ciebie głaskać. Oni zawsze tutaj byli i czekali tylko po to, żebyście uznali ich i połączyli się z nimi i trwali w nich. Dotychczas umysł przeszkadzał Wam w tym połączeniu, a emocje, które generowaliście z siebie, oddalały Was jeszcze bardziej od tego połączenia. Tworzyły pewien sarkofag. My w tej chwili ten ołów, który oblepił nasze ciała, my go po prostu rozpuszczamy. I w momencie, gdy każde zjawisko reprezentowane przez naszych najbliższych, bliższych czy dalszych, to, które dotychczas pokochane nie było, a my je pokochamy, my zaakceptujemy tych ludzi jak samych siebie, jak swoich własnych braci i siostry, jak swoje własne emanacje. I nieważne, czy to są nasi najbliżsi, jak mąż czy żona, czy partner czy partnerka. Może tymi nauczycielami były nasze dzieci albo nasze wnuki. Może naszymi największymi nauczycielami byli nasi teściowie, nasi rodzice albo nasi dziadkowie. W tej chwili tymi nauczycielami i egzaminatorami są jeszcze jednocześnie w przestrzeni zewnętrznej. Są ci wszyscy, którzy zorganizowali nam tą grę i ten egzamin. Może to są ci iluminaci, ci masoni, może to są też ci politycy, którzy są za plecami tego przedstawienia, które odbywa się za naszą wschodnią granicą. Patrzcie na nich jak na swoje własne emanacje, jak na swoje lustrzane odbicia. Dostrzeżcie w ich oczach samego siebie. I nieważne, czy to jest Putin, czy to jest Bill Gates, czy to jest Soros, czy Rothschild, czy ktokolwiek inny, to są Wasze własne emanacje. I jeśli dotychczas ich się baliśmy i generowaliśmy ołów wokół siebie i ten ołów coraz bardziej oddzielał nas od tej miłości, od tego światła, od tego połączenia z Ojcem w niebie i Matką Ziemią, to w tej chwili rozpuszczamy już ten ołów. Patrzymy na nich jak na samego siebie, na tych wszystkich polityków, na tych wszystkich duchownych, na tych wszystkich funkcjonariuszy, którzy są wokół nas, odgrywają swoje role najlepiej jak potrafią, pokazują, co w nas samych jest jeszcze niepokochane. Pokochajmy ich, przytulmy się do nich, połączmy się z nimi rękoma, chwyćmy się w taki jeden wielki krąg tutaj w Polsce, wszyscy Polacy, ponad podziałami, nieważne, czy młodzi, czy starsi, czy kobiety, czy mężczyźni, czy zdrowi, czy chorzy, czy funkcjonariusze, tacy jak policjanci, jak wojskowi, jak komornicy, urzędnicy skarbowi, celnicy, strażnicy graniczni, nieważne, wszyscy po prostu chwytamy się za ręce. Wszyscy jesteśmy z tego samego źródła. Wszyscy jesteśmy częścią jednej całości. Chwyciliśmy się tutaj wszyscy za ręce, bo jesteśmy częścią jednego, a jedność jest w nas wszystkich, bo jesteśmy w takim przejawieniu. W tym momencie też odwracamy się jeszcze i zapraszamy do naszego kręgu kochających się samych siebie i siebie nawzajem. Zapraszamy narody, które są naszymi bratnimi narodami zza wschodniej granicy. Zapraszamy Litwinów, zapraszamy Białorusinów, zapraszamy Rosjan,
Zapraszamy Ukraińców, zapraszamy naszych braci i siostry z zapołudniowej granicy, z Zakarpat, czyli braci i siostry Słowaków oraz Czechów oraz naszych sąsiadów za odrzańskiej granicy, czyli Słowian tutaj zaraz za Odry oraz Niemców. Zapraszamy wszystkich do kręgu, wszystkie inne nacje, które są w Europie, na świecie. Zapraszamy do tego miłosnego tańca, do tego kręgu wszystkie rośliny, wszystkie zwierzęta, wszystkie minerały, wszystkie istnienia, czyli zapraszacie samego siebie do zabawy z samym sobą po to, żeby się nawzajem szanować, żeby się nawzajem kochać, żeby emanować do siebie szacunkiem, wdzięcznością. Spoglądamy wszyscy, wy w szczególności oraz wszelkie wasze emanacje, spoglądacie w górę do Ojca w niebie i widzicie, wysyłacie Mu uśmiech i spoglądacie w dół do swojej Matki Ziemi i także uśmiech i błogość także do niej wysyłamy. Do wszelkiego istnienia, które jest częścią was samych wysyłamy błogość, wysyłamy radość, wysyłamy uwielbienie. Uwielbiając wszystko, co jest w naszym hologramie życia, uwielbiamy siebie. I nieważne, czy ktoś jest taki, jaki jest, tak, i dotychczas reprezentował, może nadal jeszcze reprezentuje któreś z tych ciężkich zjawisk, wy już się w nic nie wkręcacie. Wy już z niczym nie walczycie, na nic się nie denerwujecie, niczego się nie boicie. Emanujecie na wszystko akceptacją, szacunkiem, wdzięcznością i bezwarunkową miłością. I to światełko, ten przepływ, który jest w każdym waszym sercu, które jak ognik malutki na początku pojawiło się po uchwyceniu dłoni z Ojcem w niebie i z Matką Ziemią, to światełko robi się coraz większe i coraz większe. Zaczyna promieniować przez waszą prawą dłoń i lewą dłoń do waszych sąsiadów z prawej i z lewej strony i idzie na cały okrąg, na wszystkie istoty w Polsce, z prawej waszej strony, z lewej strony, na wszystkich sąsiadów, na wszystkie narody za naszych granic, na wszystkie narody wszędzie na ziemi, na każdym kontynencie, na wszelkie istnienia tutaj roślinne i zwierzęce. Widzcie ich jako błyszczących w świetle, jako emanujących światłem. Niech to światło pozostanie w was samych cały czas i niech emanuje i zaraża wszelkie inne przestrzenie, które dotychczas oświetlone nie były. I w tym doświadczeniu sobie jeszcze troszeczkę pozostajemy. Jesteśmy wdzięczni temu doświadczeniu, powracamy do tu i teraz, bierzemy taki głębszy oddech, jesteśmy tu i teraz. To była taka podróż do jedności ze wszystkimi osobami tutaj w Polsce i na ziemi, ze wszystkimi sąsiadami. Dotychczas my jesteśmy tutaj w pewnym takim doświadczeniu, to a propos tego święta, jakim przyszło nam akurat dzisiaj być, 11 listopada, jesteśmy w miejscowości Uście, tak? Koło Zielonej Góry, między Zieloną Górą a Wolsztynem. I w tej chwili, w tym przejawieniu, jesteśmy w słowiańskiej genetyce. Akurat przyszło nam tak doświadczać, jest to na dzisiejsze czasy akurat tak bardziej korzystna genetyka po to, żeby się przebudzić, rozświetlić swoje życie, ale i zadaniem naszym jest nieść to światło dalej i przekazać tym naszym własnym istotom w pozostałych genetykach. I w tym narodzie, w którym przyszło nam w tej chwili być, przy czym ja sam gdzieś, zresztą my wszyscy, tak, jesteśmy troszeczkę przemieszani genetycznie,
Część mojej rodziny chodzi do kościoła katolickiego, część do meczetów jako potomkowie Tatarów czy Tartarów, już nie wiem do końca. A część rodziny jest taka słowiańska. A natomiast w tym narodzie tutaj było wiele cierpienia i pewnych zapisów związanych z interakcji z sąsiadami. Tak? Te zapisy były przez media i przez system aktywowane bardzo często poprzez kultywowanie pewnych świąt. Tak? I tak począwszy od 1 września, no to napad Niemców na Polskę. Tak? I to jako cierpienie zostało zapisane w hologramie. Były lata później okupacji, ale zaraz 17 września był czas napadu wschodnich naszych sąsiadów na Polskę, dawnego Związku Radzieckiego i też traumy z tym związane, dalsze tam nieszczęścia związane z, gdzieś tam ze Smoleńskiem, z Katyniem, z Ostroszkowem. Moglibyśmy mieć dzisiaj genetyczne podstawy do tego, żeby emanować do Niemców, czy do Rosjan, czy do innych nacji, które gdzieś tam rządziły wtedy Rosją, nienawiścią. Tak? Ale wiedzcie, że nam to ten stan nie będzie służył. Naszym zadaniem jest w tej chwili, mimo tego święta, takiego właśnie wzruszającego święta, upamiętniającego pewną walkę i pewne cierpienie, to naszym zadaniem jest emanować braterstwem. Braterstwem także do naszych zachodnich sąsiadów, do naszych wschodnich sąsiadów, do wszelkich istot, tak? Czy to nawet do Ukraińców. System będzie nas może latem w jakiś sposób egzaminował na święto rzezi wołyńskiej, tak? Możecie się w to wkręcić, ale naszym zadaniem jest zdać egzamin i się w to nie wkręcać, bo wy nie jesteście tylko i wyłącznie Polakami. Nie jesteście tylko i wyłącznie tymi istotami o tym imieniu i nazwisku, ale nie jesteście też i tylko Polakami. Przyszło nam w tej genetyce doświadczać przebudzenia, ale jednocześnie wy jesteście wszystkimi. Wy jesteście wszystkimi Polakami. Wy jesteście wszystkimi Rosjanami, wszystkimi Niemcami, wszystkimi Żydami, wszystkimi Ukraińcami. Jesteście wszystkimi i wszyscy oni są wami, bo jednym jesteście. I teraz my mamy siebie pokochać prawdziwie, aby wyjść z tej gry, bo właśnie ona się kończy i na waszych oczach się ten stary świat rozpada i ta gra traci już zasilanie. My z tej gry mamy wyjść poprzez pokochanie, poprzez miłość, poprzez światło. Czyli zadaniem naszym jest pokochać prawdziwie siebie w sobie oraz jednocześnie pokochać siebie we wszystkich swoich lustrzanych odbiciach, a w szczególności w tych odbiciach, które dotychczas były nie do pokochania, dlatego że reprezentowali różnorakie zjawiska, takie, gdzie umysł mówił, że to są nasi wrogowie. Sąsiedzi wrogowie, tak? Albo też są to pijacy, alkoholicy, narkomani, oszuści, jacyś tam zwolennicy, albo aborcji, albo eutanazji, albo LGBT, albo różnorakich tam perwersji, czy innych wynaturzeń, jak to, albo patologii, bo tak umysł kazał nam te zjawiska nazywać. Natomiast wszystko, co się pojawia w naszym życiu, jest nami. To wszystko jest nasze. A naszym zadaniem w tym przebudzeniu być odpowiedzialnym, czyli przyjąć to, co jest nasze i ustosunkować się do tego, w taki sposób, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Jeśli chcemy być traktowani z szacunkiem, to wyemanujmy szacunek do tego, co jest nie do uszanowania. Jeśli chcecie akceptacji w swoim życiu, to wyemanujcie akceptację i do tego, co jest łatwe do zaakceptowania. To nam lekko przychodzi, ale wyemanujcie z siebie akceptację tego, co jest nie do zaakceptowania. Jeśli chcecie, aby była wam okazywana wdzięczność, nie żądajcie wdzięczności, a wysyłajcie wdzięczność i okazujcie tą wdzięczność nawet tym osobom i tym zjawiskom reprezentowanym przez te osoby, tym osobom, którym to na logikę wdzięczność się nie należy. To są najwięksi nauczyciele w tym egzaminie. Być wdzięcznym do wszystkiego, za wszystko.
bezwarunkową. Naszym zadaniem jest tutaj pokochać siebie prawdziwie i pokochać wszystko to, co było na logikę nie do pokochania. Bo to, co jest łatwe do pokochania, to wy kochacie. Tak? Tych swoich najbliższych, którzy są dla was mili, to wy kochacie. Tym, którzy was obdarowują prezentami, to wy kochacie. Tych, którzy was szanują i akceptują, to wy kochacie. Ale egzaminem dla nas jest pokochać tych ludzi i te zjawiska, które są nie do pokochania. Kochajcie więc sami siebie i siebie nawzajem. Kochajcie prawdziwie i emanujcie tym stanem w tu i teraz. Dziękuję serdecznie.